Witam. W dzisiejszym filmie powiemy sobie kilka słów na temat pszczół. Sam jestem pszczelarzem, o ile można tak nazwać, od 2 miesięcy zaledwie. Tak więc mój film będzie miał charakter tylko taki, żeby ewentualnie kogoś zachęcić i przedstawić podstawy hodowli pszczół. Tak więc zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie przygotować, jest tak zwany podkurzacz. Rozpalany jest, ja go rozpalam za pomocą szczypy i paliwem jest taka specjalna mieszanka brykietowa, bądź też można użyć huby, która rośnie w lesie, oczywiście wysuszonej. Kolejna sprawa to nasz ubiór, musimy się ubrać bardzo szczelnie. Ja mam na sobie taką czapkę pszczelarską, taki kapelusz, który jestem owinięty siatką wokół głowy, a ręce, oczywiście rękawice, miejsce łączeń związane taśmą, tak żeby nas po prostu pszczoły nie pogryzły. Tak więc zabierajmy się do pracy. Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, to wtłoczenie trochę dymu do środka. Odkrywamy nasze wieko. Tutaj jako taką warstwę izolacyjną posłużyła mi jakaś stara koszulka. Odklejamy to wszystko, bo jest bardzo mocno tym propolisem, tak zwanym tym kitem. Zaklejone. Pszczoły, jak widać, już zaczęły intensywnie, no choć jeszcze nie. Musimy dobrze odymić teraz. Odmiamy je po to, żeby one nabrały tego miodu, tego pokarmu całego i po prostu były cięższe i nie chciało im się latać wokół nas i ewentualnie nas żądlić. A urządzenia pszczół są bolesne. Urządzenia pszczół są bolesne i pozostawiają na 2-3 dni taki ogromne napuchnięcie, tak więc nie jest to zbyt przyjemne. Chyba wystarczy. I ogólnie tak. Ul składa się z tak zwanych korpusów. Korpus to jest ta część. To pudełko, które otacza nasz ul, które otacza nasze ramki. A ramka to jest właśnie, już ją wyciągam. Na przykład bardzo mocno pszczoły już sobie to wszystko pozaklejały, bo zaglądałem to jakieś 2 tygodnie temu. O proszę, tak wygląda ramka, która którą pszczoły dopiero zaczęły budować, ponieważ to jest węza, tak zwana. To jest ramka już odrutowana. Tutaj widzimy takie druciki. Druciki są po to, żeby ta węza, czyli ten plaster taki, to jest plaster z kitu pszczelego, żeby on po prostu trzymał się na tych drutach i żeby nie wyleciał. I pszczoły sobie na tej węzie, czyli na tej powierzchni, budują plaster po prostu, plaster miodu i na tym składają także larwy. I tak to wygląda. One dopiero zaczynają budować ten plaster. To jest ostatni plaster na końcu już ula, tak więc dopiero zaczynają go zapełniać. Włożymy z powrotem. Może jeszcze warto te pszczoły otrzepać, żeby im się nic nie stało. Delikatnie to zrobić oczywiście, kiedy będziemy wkładać. One chcą nas atakować, ale ogólnie ja kupiłem pszczoły, kupiłem ul za jakieś 300 zł wraz z ramkami i z całym osprzętem, a
rój kupiłem za 200 zł, czyli koszt całych akcesoriów i w ogóle wszystkiego można zamknąć w 600 zł, ponieważ jeszcze takie rzeczy jak ten odsklepiacz, czy inny, czy ten podkurzacz, czy ten, taka zmiotka do pszczół, te wszystkie akcesoria zamkną się w około 100 zł. I ja może teraz pokażę, jak wygląda taka ramka już zapełniona miodem. To jest ta ramka, którą dostałem domyślnie. O, jest bardzo mocno się tutaj trzyma. O, proszę. Tutaj w zasadzie miodu nie ma, tylko są same larwy tak zwane trutowe i ogólnie larwy pszczele. Tak więc tego miodu jest mało akurat na tym. Proszę zobaczyć. Te plastry już są praktycznie puste. Niektóre pozakrojone tam właśnie są pszczoły. I wkładamy to z powrotem. Zobaczmy sobie na przykład taką ramkę, w której będzie miód. Tutaj podejrzewam, że będzie miód. Ponieważ ja tutaj ramki były tylko 4, to jest ul w ogóle wielkopolski. W tym ulu mieści się 10 ramek. O, chwilę. Gorąco jest, tak więc niekorzystnie działa na nasz organizm taki ubiór szczelny, w sensie bluza i to wszystko. Się bardzo pocimy. A to też nie jest dobre dla pszczół. O, proszę bardzo. Ramka, która, bardzo ciężka ramka, ona już jest praktycznie w połowie zapełniona miodem. O, w tym miejscu tutaj widać miód. Proszę bardzo, miód, czysty miód. Pszczoły, jak widać, może zauważycie, pszczoły piją ten miód, ponieważ po tym, jak odmiliśmy je, one po prostu nabierają tego miodu, one stają się ciężkie i mają mniejszą tendencję do żądzenia nas. Tak więc po to je odmiamy. Proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I z drugiej strony też są gdzieś tam komórki trutowe, ale większość tutaj, jak na razie, to plastry miodowe. Strzepiemy je, żeby ich nie uszkodzić przy wkładaniu do ula. Jak widać, bardzo dużo tego jest, to wszystko lata. Tak więc, jeśli nie nasze ubranie ochronne, bylibyśmy już cali pożądleni. Staramy się, żeby jak najmniej pszczół zginęło podczas naszej wizyty. Żeby ich tam gdzieś nie przygnieść. Otworzymy sobie jeszcze jedną ramkę. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O, jak widać, tutaj wszystko się pozasklepiało. Bardzo ciężka ramka, jest tu pełno miodu, tak samo jak tutaj trochę więcej. Ogólnie rzecz biorąc, ja kupiłem sobie te pszczoły właściwie 2 miesiące temu i one już tyle zrobiły. Tam następna ramka, widzę, że jeszcze więcej tego miodu jest, zaraz zobaczymy. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest miód w tym miejscu, gdzie właśnie widać takie lśniące się
Lśniący płyn, to jest właśnie miód. I warto od czasu do czasu trochę poodymiać. Proszę zobaczyć, pszczoły mnie atakują praktycznie wszędzie. Nie wiem, czy to widać, o. Tak więc ubiór jest bardzo ważny. Na samym końcu jest tak zwana podkarmiaczka. Kiedy pszczoły do mnie przyjechały, one praktycznie tego miodu miały mało, musiały się zaaklimatyzować, można tak powiedzieć, na moim ogródku. No i musiałem im trochę w tym pomóc, ponieważ jeśli bym ich nie dokarmiał, mogłyby trochę stracić tych pszczół w swoim roju, w swojej rodzinie. A tak to dokarmiając, ja tutaj dokarmiłem chyba 3 litrami cukru przez jakieś 2 tygodnie. Tak to one mogły sobie efektywnie się tutaj zaaklimatyzować, no i potem sobie... Ja w tym roku nie będę pobierał miodu, ponieważ pszczoły wytworzyły go jeszcze mało. One dopiero, można powiedzieć, przez te niecałe 2 miesiące w pełni się tutaj zadomowiły. I dzięki temu na następny rok dam nowy korpus, czyli jeszcze 10 takich ramek. Przez to one oczywiście powiększą swoją rodzinę i w następnym roku miód już będzie można pobierać. Bardzo zachęcam do hodowania pszczół w Twoim ogródku. Jest to początkowo dość spory wydatek, lecz oczywiście to procentuje w przyszłości. Na przykład profesjonaliści z pojedynczego ula zbierają do 50 kg miodu w ciągu sezonu, w ciągu lata można powiedzieć i wiosny, a taki początkujący pszczelarz jak ja może zebrać tego miodu do 15 kg. Oczywiście te ramki, które tutaj, w których jest miód, je się wkłada do tak zwanej wirówki i w tym miejscu się je odwirowywuje i nie niszczymy dzięki temu tej struktury, tej ramki, które pszczoły sobie po prostu zrobiły, a zabieramy tylko miód. I chyba nie muszę już mówić o takiej zalecie, że pszczoły, będąc w naszym ogrodzie, zapylają praktycznie wszystkie rośliny, szczególnie drzewa, które mają bardzo dużo kwiatów, czereśnie. Niekiedy tych owoców jest mało, a dzięki pszczołom praktycznie każdy kwiat zostanie zapylony. Chyba każdy z nas wie, ile miodu, przede wszystkim jakie wartości ma miód. Już chyba o tym nie muszę mówić, jest to najzdrowsza alternatywa dla cukru białego. Można słodzić nim herbaty, można dawać do wypieków. A poza tym kwestia tego, że miód też zawiera bardzo dużo witamin, jest używany praktycznie od tysięcy lat. Tak więc to też kolejna kwestia, na którą się warto zastanowić. Oczywiście musimy się przygotować na to, że pszczoły będą nas bardzo często żądlić. Niektórzy pszczelarze oczywiście już z doświadczeniem kilkunastoletnim chodzą do pszczół bez żadnego ubioru, tylko z tym podkurzaczem. I są już tak uodpornieni na jad pszczeli, że po prostu im się nic nie dzieje po tym, jak pszczoły urządzą. Ten jad, z tego co się dowiedziałem wcześniej, jad pszczeli, jeśli dawkujemy go, oczywiście to nie jest dawkowanie takie przemyślane i zaplanowane, ale jad pszczeli uodparnia na dużo różnych chorób, tak więc będąc ukąszonym od czasu do czasu, może nam to tylko pomóc, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Wielu pszczelarzy zaleca zaczynanie na przykład od 2 uli, lecz ja chciałem spróbować z jednym ulem jak na sam początek, ponieważ z tego co czytałem, z tego co mi ludzie mówili, istnieje takie ryzyko, że na przykład jedna rodzina może się
wysypać, czyli może po prostu zginąć i z tego powodu warto mieć drugą rodzinę. Tak więc tak to wszystko wygląda, nie są to trudne rzeczy. Warto się zainteresować tym i w miarę możliwości, jeśli oczywiście mamy ogródek, mamy miejsce, warto po prostu takie sobie pszczoły sprawić. Nie są one groźne, możemy chodzić oczywiście w odpowiedniej odległości. Warto zachować dystans od tego ula 2 metry, ponieważ pszczoły, widząc nas, kiedy się zbliżamy, na przykład podejdziemy bardzo blisko, po prostu czują się zagrożone i będą nas rządzić, tak więc, a rządzenie nie należy do przyjemnych doświadczeń, tak jak wcześniej wspomniałem. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do hodowania pszczół, zachęcam do zapoznania się przede wszystkim z tym tematem. Kiedy nabiorę doświadczenia, na pewno nakręcę jeszcze film, który przedstawi Wam szczegóły hodowli pszczół. I dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na witrynę bezchemik.info. Do zobaczenia.